Maria, witam bardzo serdecznie panią profesor doktor habilitowany Krystynę Pawłowicz, posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Witam serdecznie pani profesor. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Pani profesor, temat, myślę, bardzo ważny, istotny, odzierający maskę i pokazujący różnego rodzaju zapędy wielkich, w cudzysłowie wielkich, działaczy Unii Europejskiej. Państwa narodowe powinny być obecnie gotowe do oddania suwerenności. To słowa kanclerz Niemiec Angeli Merkel wypowiedziane w Berlinie podczas debaty w ramach sympozjum zatytułowanego Parlamentaryzm między globalizacją a narodową suwerennością. Rzeczywiście te słowa pani Merkel nie są przypadkowe, dlatego że one realizują właściwie takie, realizują, czy są charakter zmiany w celach Unii Europejskiej, którą można było zaobserwować na przełomie lat 80. i 90., kiedy bardzo wyraźnie przyjęto ścieżkę, znaczy już jakby pożegnano się z tą ścieżką, którą starali się wprowadzić ojcowie założyciele, państwa suwerenne, narodowe, w jednej organizacji współpracującej ze sobą pokojowo. I w to miejsce zaczęły wkraczać wraz z dojściem do władzy tych różnych polityków zielonych, ekologicznych, tego buntu młodzieży 67-68 roku. To pokolenie zupełnie jakby zmieniło cel i główny cel Unii Europejskiej, tej struktury Unii Europejskiej, i kolejne wszystkie traktaty szły już w kierunku odbierania suwerenności państwom narodowym. Właściwie słynie z tego, czy największą rolę odgrywają Niemcy, które trochę jakby zostawione, no, odbudowane przez Amerykanów, chronione bez udziału specjalnego Niemiec, poczuły swoją siłę, poczuły, można powiedzieć, swój historyczny zew, i w zasadzie kolejne zmiany, które zostały, które były podejmowane w ramach Unii Europejskiej, właściwie współpracy z Francją, polegały, czy szły w kierunku coraz większego ograniczania znaczenia i suwerenności państw narodowych. Przejawem tego były kolejne traktaty, które polegały na oddaniu do kompetencji Unii coraz większego zakresu własnych, dotychczas suwerennych kompetencji państw narodowych. I kiedy ostatnio próbowano w 2009 roku przed traktatem z Lizbony, próbowano, jeśli pamiętamy, napisać już konstytucję dla takiego super państwa europejskiego, specjalny konwent powstał, któremu przewodniczył ówczesny prezydent, czy były prezydent, Valéry Giscard d'Estaing, i próbowano napisać konstytucję dla Unii Europejskiej, którą traktowano już wówczas jako jednolite, monolityczne państwo, w którym w jednym z artykułów, jeśli pamiętam dobrze, w artykule 10 projektu wpisano, że konstytucja tej Unii Europejskiej stoi ponad konstytucjami państw narodowych, co oznaczało, że również nad suwerennością tych państw. I proszę sobie przypomnieć, że przeforsowano wtedy, u władzy było PO-PSL, przekorsowano tylko w niektórych krajach ten pomysł, natomiast w kilku krajach, w Irlandii, jeśli pamiętam, jeszcze w niektórych krajach europejskich, odrzucono w referendach taki pomysł, i tutaj państwa narodowe, czy narody poszczególnych państw, postawiły już szabar, powiedziały, że dalej tak, że tak, nie, taka koncepcja im nie odpowiada. Wobec tego też proszę sobie przypomnieć, przerobiono tę samą konstytucję na podzielone, drobiazgowe części, zmieniono na zmiany drobne dotychczasowych traktatów o Unii Europejskiej i traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, i powtykano z tej konstytucji do właśnie traktatu z lizbońskiego, który te dotychczasowe traktaty zmieniał. I tam mamy, poza tym, że państwa kolejne porcje swojej suwerenności oddały, to jeszcze przewidziano, ponieważ zorientowano się w tych centrach decyzyjnych niemieckich, francuskich, że więcej do narodów już nie można się odwoływać, ponieważ one są tylko już przeszkodą, jakby one przyjrzały na oczy. I są przeszkodą w dalszym budowaniu takiego właśnie tego spełniania tego testamentu z Ventotenem. I właściwie zapisano w traktacie tak zwaną kładkę, procedurę kładki, która na przyszłość pozwalała już
samym organom unijnym, najsilniejszym podmiotom, dokonywać zmiany traktatu bez konieczności odwoływania się do referendów narodowych, jak również do parlamentów narodowych. To zabrnęło już tak daleko, może nie wszyscy sobie zdają sprawę, nie wszyscy czytają traktaty, natomiast grunt prawny jest bardzo daleko przygotowany. I tutaj pewną, można powiedzieć, czynność narodów poszczególnych i państw wzbudziły, zwłaszcza te, które przystąpiły na przełomie tych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, zwłaszcza Węgier i Polski, budziły te właśnie przymusowe, to jeśli kiedy Prawo i Sprawiedliwość doszło do władzy i na Węgrzech również wcześniej, obowiązkowe narzucanie poza wszelkimi standardami obowiązku przyjmowania, zmuszania do przyjmowania migrantów dla dokonywania głębokich zmian społecznych i kulturowych w Unii Europejskiej. Ale te zdarzenia, które nie liczą się, które właściwie opierają się już na takich samodzielnie, samozwańczo przejmowanych kompetencjach, choćby w procedurze kładki. Mamy do czynienia na przykład przy narzucaniu rozwiązań dotyczących przedsiębiorców transportowych czy budowlanych, których ewidentnie krzywdzeni są przedsiębiorcy z państw Europy Środkowo, zwłaszcza polskie firmy, które tutaj były, można powiedzieć, liderami na tych obszarach i zarabiały. I no, ja wykorzystałem z tego. Więc grunt był przygotowany dawno. Co więcej, pewną zachętę dla tego stworzyła Wiosna Ludów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej na początku, w połowie lat 80., kiedy Niemcy zorientowały się, że te państwa, które trudno było tutaj podbić, tak powiem, same teraz pragną, po prostu bardzo proszą na kolanach, żeby przyjąć ich do wspólnoty gospodarczej, które to pragnienie było jakby formą ucieczki od tego śmiertelnego ucisku z Moskwą, ze wschodnim naszym sąsiadem. To oczywiście wykorzystano, te kraje Europy Środkowo-Wschodniej na gorszych, można powiedzieć, naprawdę czasami na byle jakich, jak Polska na przykład w odniesieniu do rolników w warunkach zgodziła się przystępować i potem przyjmowała, co naprawdę niesłychanie zupełnie zrobiono ze Tusk i ówczesny premier Tusk, minister spraw zagranicznych Sikorski, oddali kolejne kompetencje, zgodzili się na te procedury różnego rodzaju, które próbował oprotestowywać za świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński, który trochę nas bronił jeszcze taką na przykład protokołem brytyjskim czy deklaracją, jeśli pamiętam, 62, która uniemożliwiała stosowanie standardów unijnych w zakresie prawa rodzinnego, prawa prywatnego i tak dalej. Więc ten grunt pod odbieranie suwerenności był przygotowywany konsekwentnie od czasu ostatecznego zerwania z ideą Europy, o której myśleli ojcowie założyciele. I tutaj pani Merkel już nie musi się ukrywać, to u nas, dlatego że w Polsce się nie informuje o tym. My nie mamy pełnej wiedzy, również korespondenci różni, którzy tam zasiadali z ramienia radia, telewizji publicznych, nie informowali, wprowadzali w błąd, zawsze byli adwokatami unijnych interesów w Polsce. I my się teraz zgodzimy, ja o tym pisałam kilka artykułów, które oczywiście były zamilczane, że celem Unii jest utworzenie jednolitego państwa. Co więcej, nawet w nauce mówi się, że Unia Europejska zresztą zmieniła nazwę bardzo taką charakterystyczną, że wspólnoty na Unię, czyli to jest już podkreśla silniejszy związek państw, a nie wspólnotę suwerennych państw. Polska Prawo i Sprawiedliwość po przejęciu władzy w 2019 roku zaczęła odkręcać ten kierunek polityki prowadzonej wcześniej przez PO-PSL i SLD jeszcze wcześniej, i podkreślało intencje i podkreślało chęć powrotu do tradycyjnego, do tego pierwotnego charakteru i celu Unii Europejskiej, czyli wspólnota gospodarcza suwerennych państw. Możliwie suwerennych, oczywiście jeśli godzimy się na jakieś kierowanie sprawami celnymi, żeby ułatwić ten przebieg czy przenoszenie kapitału pracowników i tak dalej, no to pewne decyzje można oddać. Ale nie w takim zakresie, z jakim mamy do czynienia, kiedy już teraz zupełnie widzimy to najlepiej na przykładzie wymiaru sprawiedliwości, reformy. Unia wtrąca się we wszystkie sprawy dotyczące naszych suwerennych spraw dotyczących tożsamości, tradycji, kultury,
jesteśmy. No właśnie. Pani Merkel, jeszcze tylko jedno zdanie, pani Merkel tym zawołaniem wprost łamie unijne traktaty, które mówią, że Unia nie wykonuje, nie może wykonywać żadnych kompetencji, które nie zostały przyznane. A to zawołanie jest kolejną formą zmuszenia nas zapewne pod różnymi sankcjami do wyrzeknięcia się naszej suwerenności już do końca. Pani profesor, i w tym kontekście pytamy się o reformę wymiaru sprawiedliwości i o to, co w ostatnim czasie wydarzyło się na scenie polskiego parlamentaryzmu. Nowelizacja ustawy o Sądzie Najwyższym. Wiele środowisk bardzo zaniepokojonych jest tym, że jest to de facto poczynienie pewnego kroku do tyłu, jeżeli chodzi o zapowiadaną reformę wymiaru sprawiedliwości. Owszem, jest to poczynienie pewnego kroku do tyłu, ale to jest krok do tyłu tylko w obszarze personalnym i tylko dlatego, że Polska uwikłana już organizacyjnie, finansowo, różnego rodzaju zależnościami, umowami, jest, właściwie działa w warunkach szantażu, ponieważ już usłyszeliśmy i z ust organów unijnych i wysokich urzędników unijnych, że Polska w różny sposób i karami na przykład finansowymi będzie zmuszana i różnego rodzaju decyzjami budżetowymi będzie zmuszana do takich działań, które chce Unia. Unia natomiast działa w porozumieniu i są to skoordynowane działania z polską opozycją, która tutaj nie pomogła ulica, nie pomogły wybory, nie byli w stanie wygrać wyborów, ulica nie pomogła. Wobec tego poprzez swoje układy, bo przecież kto tam w tych czasach, kiedy Unia zresztą w ogóle ma charakter lewicowo-liberalny i bliższa jest środowiskom polskiej opozycji, nawet powiedzieć bardzo bliska niż polskim narodowym kierunkom i konserwatywnym. Więc my, Polska, Prawo i Sprawiedliwość robi krok do tyłu, ale nie oznacza to, że my z tej reformy odchodzimy. Te izby zostały, Izba Dyscyplinarna, Izba Spraw Nadzwyczajnych, sprawy dotyczące postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów. Tutaj musieliśmy, jest to sprawa 24 sędziów, których Polska, jeszcze raz powtarzam, zmuszona zostaje z pistoletem przy głowie, z pistoletem różnego rodzaju wieszącym w domyśle i dosłownie kar finansowych i sankcji, do których ciągle pobudzana jest, organy unijne pobudzane przez polską opozycję. Więc to jest niezwykle, naprawdę ja jestem zszokowana z determinacją polskiej opozycji, która gotowa jest po nas trup. Oni uważają, że właściwie Polskę można zniszczyć zewnętrznymi rękoma tylko dlatego, że odebrało im się po pierwsze władzę, którą mieli do tej pory, a po drugie możliwości drenowania, bezkarnego drenowania Polski, jak wszystko wskazuje na to, to jest około ćwierć biliona złotych. I obecna komisja, która jest teraz w Sejmie, VAT-owska, pokazuje, jak wielkie korzyści opozycja odnosiła, jaką rolę pan Sławomir Nowak, będący szefem gabinetu politycznego pana Tuska, pełnił w Ministerstwie Finansów. To on narzucał, to prywatne firmy lobbyingowe decydowały, jak przepisy mają być rozszczelniane i kto przy tym odnosił korzyści. Unia Europejska, zagraniczne firmy, instytucje różnego rodzaju żerowały na Polsce. Więc oni razem z polską opozycją starają się docisnąć Polskę i bardzo naprawdę ja bym chciała prosić słuchaczy, żeby nie słuchali, żeby nie dali prowadzić kłamliwej kampanii narracji, którą opozycja prowadzi, ale również niestety osoby mało zorientowane, które nie mają zielonego pojęcia, w jakich uwikłaniach działa teraz Polska. Przecież my powinniśmy zyskać, czy otrzymać od wyborców naszych większe zaufanie niż PO, którego imieniu opowiadają niemieckojęzyczne różnego rodzaju stacje czy pochodzenia kapitału niemieckiego. I przypomnijcie sobie państwo i tak zróbcie pewien bilans. No przecież jeśli państwo będziecie dawać im wiarę, jeśli państwo dacie się szczuć i prowadzić, i oni teraz właśnie najpierw mówili, że my nie wykonujemy unijnych poleceń, a jak wykonujemy i przyjętą ustawę, to mówią, że my zdradzamy Polskę. Otóż my zdradzamy, żeby w ogóle móc prowadzić, żeby dalej reformy, żeby można było w ogóle jeszcze kolejną kadencję wygrać, musimy się zastosować, ponieważ przewaga medialna opozycji polskiej i finansowanej przez zagraniczne ośrodki jest kolosalna. My mamy telewizję, mamy w cudzysłowie, że możemy liczyć na uczciwy przekaz, czy telewizja publiczna, czy telewizja Trwam Radio Maryja, jeszcze jakieś mniejsze stacje.
niewielkim takim zasięgu. Państwo nie zdajecie sobie sprawy, jak wielki bój na śmierć i życie prowadzi rząd i wzywania takie, że już nie będę więcej na was głosował, że zdradziliście, jest oparte na całkowitym nieporozumieniu. Wybaczcie, bardzo proszę, to, co zrobiła Prawo i Sprawiedliwość. Jakie reformy wprowadziła w ciągu pierwszego półtora roku, wszystkie zapowiedzi najważniejsze zostały wprowadzone. Natomiast teraz, i tutaj może troszkę zmienię temat, Platforma Obywatelska, wyszukując różnego rodzaju afery, kłamiąc, składa wniosek o wotum nieufności, sugerując wszystkim, że my to właśnie wycofujemy się ze wszystkiego, zdradzamy, musimy się cofać, że Unia na nas krzyczy, Unia nie wykonuje poleceń. To zwracam uwagę Państwa, że Platforma nie rozliczyła się jeszcze. Państwo tak mówicie, tak i słuchacie, co oni opowiadają. Oni to dziś nie rozliczyli się z afer, już nie będę tu mówiła, taśmowa, hazardowa, stadionowa. Co byście Państwo nie chcieli? Amber Gold, wymiar sprawiedliwości. I oni proponują teraz na stanowisko premiera pana posła Schetynę, który proszę sobie przypomnieć, że przy okazji afery hazardowej został przez samego Tuska premiera posunięty z rządu za to, że tak właśnie pod jego skrzydłami afera taka miała miejsce. I bardzo proszę, żebyście Państwo jednakowoż darzyli nas trochę większym zaufaniem. No nie może mieć każdy z Państwa dostępu do najbardziej, no można powiedzieć, no, niekoniecznie oficjalnych albo danych czy informacji, nie o wszystkich można informować, ale miejcie Państwo trochę zaufania i mówicie, że my tutaj się nie stawiamy. Jak się stawiać, kiedy poparcie Polacy, wy Państwo sami, w 70% popieracie tę Unię i na samo hasło opozycji, że my chce z Unii Polskę wycofać, pierwsi chodzicie i krzyczycie na nas, nie widząc żadnego związku przyczynowego i nie widząc prawdy, bo my jesteśmy za tym, żeby bezpiecznie prowadzić działalność gospodarczą. Polska jako suwerenne państwo, żeby mogło funkcjonować. Natomiast Platforma wszystkimi kolejnymi krokami, żądaniem, już nie mówię o imigrantach, żądaniem euro, żądaniem w ogóle pozbywania się, zwróćcie Państwo uwagę na ich obchodach 11, właściwie nigdzie nie było flag narodowych. Oni właściwie popierają koncepcje, które prezentuje pani Merkel, czyli jedno niemieckie państwo, czy państwo jedno na obszarze europejskim, państwo pod dowództwem niemieckim. Spotykają się zawsze z panią Merkel i odbierają od niej polecenia. Zachowujcie, proszę państwa, dystans, używajcie swojego patriotycznego rozumu. Miejcie więcej wiary w to, co chce zrobić Prawo i Sprawiedliwość. I nie dajcie z posłuchu, nie słuchajcie tego, o czym się kłamie przeciwko nam, przeciwko Polsce. Ta batalia o suwerenność naszej ojczyzny trwa. Pani profesor, bardzo gorąco dziękuję za dzisiejszą rozmowę i za spotkanie na antenie Radia Maria. Dziękuję bardzo, szczęść Boże. Bóg zapłać.